Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku. Natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób. Gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Bydło domowe to szeroko rozpowszechniony gatunek dużych ssaków udomówionych, należący do rodziny krętorogich. Jego przodkami są tury europejskie, których udomówienie datuje się na około 8000 lat temu w regionie Mezopotamii. Hodowla bydła rozwinęła się znacząco pod koniec XVIII wieku. Zwierzęta te są kluczowym elementem gospodarki rolnej na całym świecie, dzieląc się na różnorodne typy, w zależności od przeznaczenia: mleczne, mięsne oraz robocze. Samice tego gatunku określa się mianem krów, podczas gdy samce nazywa się bykami. Buchajami lub stadnikami. Udomówione bydło odgrywa kluczową rolę w produkcji żywności, dostarczając mięsa, mleka oraz skór, a także jest wykorzystywane do prac rolnych. Krowy są gatunkiem o znacznej zmienności wymiarów i masy ciała, co zależy od rasy i przeznaczenia. Ich długość ciała może wahać się od 100 do 230 cm. Natomiast waga oscyluje zazwyczaj w przedziale od 400 do 1000 kg. Przeciętna długość życia krowy wynosi około 25 lat. Ubarwienie bydła jest zróżnicowane i może przyjmować różne odcienie: od płowego, przez czarne, rude, kawowe, po białe i łaciate. Rasy mleczne często charakteryzują się mocno rozbudowaną tylną częścią ciała oraz dużym wymieniem ze strzykami, czyli sutkami, co jest przystosowaniem do produkcji mleka. Krowy są roślinożercami i ich dieta składa się głównie z trawy. Siana i zboża, choć mogą spożywać także inne rośliny, takie jak koniczyna czy lucerna, w zależności od dostępności i potrzeb żywieniowych. Jako zwierzęta przeżuwające, posiadają złożony układ trawienny, który umożliwia im efektywne przetwarzanie trudnostrawnych składników roślinnych. Bydło domowe stanowi ważny element w łańcuchu pokarmowym, będąc podstawą diety dla wielu ludzi na całym świecie, którzy wykorzystują je jako źródło mięsa i mleka. Ponadto, krowy mogą być przedmiotem zainteresowania różnego rodzaju drapieżników, wilków, lwów i innych, wszędzie tam, gdzie współistnieją z dziką fauną. Jednak w większości przypadków hodowle są chronione przed tego typu zagrożeniami. Bydło domowe jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gatunków zwierząt hodowlanych na świecie występując na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Żyją one w różnorodnych środowiskach głównie tam gdzie człowiek stworzył odpowiednie warunki do ich hodowli typowe środowiska życia dla krów to obory pola i pastwiska gdzie mają dostęp do trawy i przestrzeni do wypasu krowy mogą być również hodowane w systemach wolnego wybiegu na terenach o różnym stopniu zalesienia i na różnorodnych terenach rolniczych bydło domowe należy do domeny eukariontów królestwa zwierząt typu strunowców gromady ssaków rzędu parzystokopytnych i rodziny wołowatych. Gatunek ten jest udomowioną formą tura europejskiego i przez tysiąclecia selekcji i hodowli człowiek doprowadził do wykształcenia się wielu różnorodnych ras bydła, które różnią się między sobą wielkością, ubarwieniem, a także przeznaczeniem.